Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdźcie do mnie, mówi dzisiaj Pan. Przyjdźcie, a kto ma przyjść? Ten, kto czuje się zmęczony i obciążony życiem. Nie przyjdzie ten, kto się pokaleczył przez swoje złe wybory. Niech przyjdzie ten, kto ma już dość. Niech przyjdzie zmęczona kobieta i mężczyzna. Niech przyjdą zmęczeni życiem. Niech przyjdą poranieni, nieidealni, nieświęci. Dalece od porządnego życia. Niech przyjdą, On nie odrzuca. Niech przyjdą, On nie grozi. Niech przyjdą. Nie po to, by usłyszeć jeszcze jedno zdanie, coś ty zrobił. Niech przyjdą, ale nie po to, by dostać jeszcze jedną reprymendę do kolejnych wyrzutów sumienia. Niech przyjdą, by na nowo zrozumieć, kim są. Niech przyjdą, by na nowo uwierzyć, że nie są sumą swoich błędów. Niech przyjdą, by nabrać sił, odpocząć, przemyśleć. Niech przyjdą, bo potrzebują miłości. Niech przyjdą, bo spragnieni są akceptacji dobrego słowa. Niech przyjdą, a odnowę ich pocieszę, poradzę, przemienię. Zobaczcie, kochani, jaką twarz Boga pokazuje nam Jezus. Nie zatwardziałą, surową, zamkniętą, ale uśmiechającą się, ciepłą i serdeczną. To jest właśnie Bóg Jezusa Chrystusa, który przyjmuje, nie oddala, który pociesza i odnawia, nie załamuje. Po to przyszedł na świat, po to stał się człowiekiem, bo widzi ludzkie cierpienie. Widzi ludzką słabość, widzi, jak nieraz człowiek musi dokonywać wyborów, o których później żałuje. Widzi naszą ułomność, naszą małą miłość, naszą małą wiarę, nasze niedotrzymane postanowienia. Widzi się rozczula całym sobą, bo wie, jak bardzo mamy skomplikowane życie. Komu się udaje przeżyć dobrze i święcie w małżeństwie, w powołaniu, w swoich wyborach? A ktoś niestety nie daje rady, ktoś słabnie, ktoś się cofa. Cofa się, bo jest raniony lub sam rani, bo się pogubił, bo nikt mu nie pomógł, nie doradził, bo może nikogo nie było blisko, bo za szybko. Są różne powody. I w czasie, kiedy my stajemy się sędziami, nauczycielami tych, którym życie potoczyło się inaczej, Bóg staje się dla nich przyjacielem, ojcem, matką, azylem, miejscem uzdrowienia i akceptacji. Czyż nie Bóg po to stał się człowiekiem, by człowiek mógł stać się podobnym do Niego? Powtarzali nieraz ojcowie Kościoła. A więc dlaczego stajemy się przeciwnością Boga? Co zrobiliśmy my, chrześcijanie, z naszymi wspólnotami, że osłabieni przez życie, przychodząc do nas, są bardziej dobijani? Co zrobiliśmy z naszymi wspólnotami, że ci, którzy wybrali inaczej, bo tak ułożyły się życie, przychodząc do nas, czują się coraz bardziej dobijani i potępiani? Bóg stał się człowiekiem, by człowiek mógł stać się podobnym do Boga. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Ja bym chciał też choć trochę pokrzepić każdego, którego spotykam. Ja bym chciał nie oceniać, nie pytać jak i dlaczego, a po prostu przyjąć drugiego takim, jakim jest, bez prośby o dokumenty, o wiarę, o poglądy, po prostu przyjąć i pocieszyć. A on zrobi z okazaną przeze mnie miłość, to już... Co on zrobi z tą okazaną miłością, to już mnie nie dotyczy. Może je zachować, wykorzystać, albo odrzucić i wyrzucić. To już nie moja sprawa. Tak jak Jezus, on zaprasza, pociesza, ale nie wymaga niczego w zamian. Nie prosi o wdzięczność, o obowiązkowe nawrócenie. Bo miłość nie wymaga, miłość po prostu daje i tyle. Jezu, tyle się nazbierało, że trudno mi to wszystko dźwignąć. Zmęczona jestem być mamą, ojcem, księdzem, żoną, mężem. Czuję się obciążony pracą, obowiązkami.
Nawet nie mam gdzie wykrzyczeć moje zmęczenie. Bo dziś przecież trzeba być silnym i dawać ze wszystkim radę. Nie ma miejsca na słabość i zmęczenie, a ja mam. I przynajmniej przy tobie mogę być zmęczony. Mogę być sobą. Nie muszę udawać. Jezu, ty widzisz, jak mi jest ciężko. Pomóż, pociesz i daj mi twoje słowo. Daj mi wskazówkę, która jest słodka i lekka. Amen. Życzę wam wszystkim błogosławionego dnia. Niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi szczerze z Panem Bogiem.